tym kraju czwarty dzień z rzędu ponad 6 tysięcy zakażeń. Wielka Brytania, czwarty dzień z rzędu ponad 6 tysięcy zakażeń. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 34 zgony z powodu COVID-19 i wykryto 6042 nowe zakażenia koronawirusem, poinformował w sobotę 26 września, po południu brytyjski rząd. W obu przypadkach są to nieco niższe liczby od rekordów z poprzednich dni. Bilans nowych zakażeń jest to 832 niższy od tego z piątku, gdy wykryto najwyższą dobową liczbę infekcji od początku epidemii, tym niemniej jest to czwarty kolejny dzień, gdy przekroczony jest poziom 6 tysięcy. W całej pierwszej fazie epidemii ten poziom przekroczony został tylko 4 razy. Dobowe rekordy zakażeń pobite zostały, i to bardzo wyraźnie, w Szkocji 714 nowych zakażeń, oraz w Irlandii Północnej 319. W Walii 370, jest to druga najwyższa liczba od 10 kwietnia, natomiast w Anglii wykryto ich 4639, czyli o prawie 1100 mniej niż poprzedniego dnia. W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 429 227, co jest 14. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie, po Rosji, Hiszpanii i Francji. Podana w sobotę liczba zgonów jest najniższa od 4 dni, gdy nastąpił ich wyraźny wzrost w stosunku do poziomów z poprzednich dni. Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 41 971, z czego 37 270 osób zmarło w Anglii, 2511, w Szkocji, 1612, w Walii, a 578, w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godzina 17 w czwartek a godzina 17 w piątek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godzina 9 w piątek a godzina 9 w sobotę. Według danych z piątku, które nie uwzględniają Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 1849 chorych na COVID-19, co oznacza wzrost o 168 w stosunku do poprzedniego dnia.